Kurier Podcast. Zaprasza Szymon Mańkowski. Program przygotowali Szymon Mańkowski i Kacper Kolinka. Słuchaj nas na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Zapraszamy. Dzień dobry. Zapraszamy na kolejny odcinek Kurier Podcast, w którym Państwa i moim gościem jest trenerka sekcji kobiecej Lech Poznań UAM Ala Zając. Witam Ciebie, Ala, serdecznie. Witam serdecznie. I zastanawiałem się, w jakich nastrojach będziemy w ogóle zaczynać tą rozmowę, ale wychodzi na to, że w pozytywnych, bo wasz protest wobec decyzji podjętych w sprawie meczu z WAB Włocławek został przyjęty i do tego spotkania finalnie dojdzie na boisku, a nie w korytarzach. Dokładnie, bardzo się cieszymy, że tak powiem Polski Związek Piłki Nożnej przychylił się do naszego protestu. Nam po prostu zależy, żeby grać i żeby te punkty zdobywać na boisku, a nie właśnie w momencie jakichś dokumentów, papierologii, czy tak jak powiedziałeś, korytarzach. Także bardzo się cieszymy. Czekamy na termin, który Departament Piłki Kobiecej wyznaczy i jesteśmy gotowe, żeby rozegrać to spotkanie. Może pokrótce w ogóle wyjaśnijmy naszym słuchaczom i widzom, o co w zasadzie tam chodziło i dlaczego do tego meczu nie doszło w tym planowanym terminie. My, jak i zespół Włocławka, był gotowy do rozegrania meczu 29 października, tak jak zawsze na poznańskim Morasku przy ulicy Zagajnikowej 9 na kampusie UAM-u. Natomiast pan trener miał obiekcje co do obiektu, na którym rozgrywamy mecze i poprosił o dokument weryfikacyjny dotyczący boiska. My takiego dokumentu fizycznie przy sobie nie mieliśmy. Sekretariat też był w tym dniu nieczynny, chcieli nam pomóc ludzie działający w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, jednak była to sobota, dzień wolny, nie każdy jakby miał dostęp do tych dokumentów. No i fizycznie go nie mieliśmy, dlatego, że tak powiem, mecz się nie rozpoczął, nie został odgwizdany walkover, tylko po prostu spotkanie się nie odbyło. My wszystkie, że tak powiem, formalności plus protest, który wysłaliśmy jako klub do Polskiego Związku Piłki Nożnej, wysłaliśmy w poniedziałek. No i czekaliśmy po prostu na tą decyzję, czy ona będzie odmowna, czy jednak ten protest zostanie przyjęty. I od razu pojawiła się również szansa na to, żeby tą rundę jesienną drugiej Ligi Kobiet Grupy Północnej skończyć na pierwszym miejscu, no bo w razie zwycięstwa oczywiście się na takim miejscu znajdziecie. Tak, bardzo nam na tym zależy. Mały wypadek przy pracy tydzień temu w Koninie, ale musiał przyjść taki słabszy moment i akurat myślę, że on się właśnie w tym momencie pojawił. Także bardzo się cieszymy, że możemy rozegrać jeszcze to jedno spotkanie, które pozwoli nam przy zwycięstwie być na pozycji lidera. A jak byś podsumowała w ogóle tą rundę, w ogóle progres zespołu, który został odniesiony w ostatnim czasie? No my wystartowałyśmy w drugiej lidze jako Beniaminek, więc dla nas ta liga była niewiadomą. Seria 8 zwycięstw, 9 przepraszam, myślę, że gdzieś bardzo, bardzo duża. Nikt się tego nie spodziewał tak naprawdę, bo były zespoły bardziej doświadczone od naszego. Ale ja widzę progres w umiejętnościach dziewczyn, w rozumieniu gry, w rozwijaniu techniczno, w rozwijaniu umiejętności techniczno-taktycznych. Motorycznie też się poprawiliśmy, bo naprawdę nie ma na nas mocnych w tej lidze, uważam. Także jest postęp i myślę, że tak jak sobie założyliśmy przed rundą, że chcemy zająć jakby jak najwyższe miejsce, to z każdym meczem nasza pewność siebie rosła i jakby możemy otwarcie powiedzieć o tym, że mierzymy po prostu w awans do pierwszej ligi. AZS UAM połączył siły z Lechem Poznań w sierpniu 2021 roku, czyli już ponad rok temu, trochę to trwa. I jak oceniasz tą współpracę? No myślę, że bardzo dobrze pod względem marketingowym i organizacyjnym. Myślę, że drużyna przede wszystkim zyskała, no bo sam wydźwięk Lecha Poznań jest ogromny na skalę Wielkopolski czy Polski, więc to na pewno sprawiło, że jesteśmy bardziej rozpoznawalną drużyną. Sama organizacja poprzez wyjazdy na mecze, czy takie rzeczy techniczne, jak sprzęt dla dziewczyn w postaci ubioru, czy sprzętu takiego treningowego, no to ma zupełnie inną jakość. I myślę, że naprawdę był to taki duży krok do przodu w rozwoju po prostu sekcji kobiecej na UAM-ie w połączeniu z Lechem Poznań. Miałem przyjemność kilkukrotnie uczestniczyć w waszych meczach przed fuzją z Lechem Poznań i myślę, że bardzo fajne jest to, że ta sekcja nie jest tym połączeniem tylko z samej nazwy, ale tam faktycznie jest dużo osób, które były zaangażowane we wcześniejszy projekt. Jest twoja osoba, jest trener Weiss, jest kilka zawodniczek, więc faktycznie myślę, że też ważne jest to, że to połączenie jest takie nie tylko z samej nazwy, ale też z tych sił ludzi.
ludzkich, które nad tym wszystkim pracują. Tak, zgadzam się. No, tak naprawdę zawodniczki niektóre ze mną są już od dłuższego czasu i bardzo mnie cieszy, że one w tej drużynie nadal zostają, nadal się rozwijają i zdobywają kolejne sukcesy. Tak samo postać Wojtka Weissa czy Angeliki Blumczyńskiej, naszej kierowniczki, która też była wcześniej przy UAM-ie, sprawia, że tak jak powiedziałeś, i te zasoby ludzkie i nazwa sprawiają, że to połączenie, myślę, że jest po prostu trafione. W momencie zakładania sekcji pani prezes Rutkowska mówiła, że celem jest Ekstraliga. Rozumiem, że nic się w tych kwestiach nie zmieniło. No myślę, że krok po kroku tak. Można powiedzieć, że dla nas i dla Lecha Poznań jakby budowanie tej sekcji kobiecej jest nowością i oni uczą się troszeczkę kobiecej piłki, my uczymy się tych standardów, które są przy męskim zespole czy przy chłopięcych drużynach Akademii Lecha Poznań. I myślę, że krok po kroku, ku zaskoczeniu wszystkich, idzie nam bardzo dobrze i myślę, że to jest kwestia Tomka Mędrego, odpowiedzialnego z ramienia Lecha Poznań za projekt sekcji kobiecej, Maji Rutkowskiej, która tą swoją rękę do tego dołożyła. Nas tutaj, osób związanych z UAM-em, czyli mnie, Wojtka, którzy też topknęliśmy, całego sztabu, który chce to rozwijać, bo myślę, że krok po kroku będziemy tam szli. Czy to będzie z sezonu na sezon, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że to by była piękna historia, gdyby tak się udało co roku awansować i myślę, że nie było takiej drużyny, która taką historię napisała. My chcemy pisać swoją, myślę, że zarząd Lecha Poznań patrzy na ten projekt cierpliwie, bo jest to też dopiero drugi sezon funkcjonowania zespołu. Także ja jestem spokojna o to, że kiedyś będziemy się cieszyć z tego, że Lech Poznań kobiecy będzie w Ekstralidze Kobiet. I ta profesjonalizacja faktycznie idzie z roku na rok do przodu. Coraz więcej zawodniczek ma profesjonalne kontrakty. Też we współpracy z Kurierem Akademickim są prowadzone transmisje z waszych domowych meczów. Kiedy patrzysz na kluby ekstraligowe, to czego wam jeszcze do nich brakuje? Gdzie widzisz to pole, gdzie można by drużynę rozwinąć? Może i pod kątem tym sportowym, ale też tym organizacyjno-marketingowym, które jest oczywiście też bardzo ważne. Znaczy szczerze? Ja myślę, że my nie odbiegamy pod względem organizacyjnym, jak powiedziałeś, czy marketingowym. My po prostu jeszcze poziomem umiejętności, doświadczenia nie jesteśmy gotowe na to, żeby grać w Ekstralidze i myślę, że potrzebujemy czasu. I to jest bardzo młody zespół, który się rozwija. Najmłodsza nasza zawodniczka ma 15 lat. Notabene Julka przybył powołana świeżo na Talent Pro. Także myślę, że ten zespół ma czas na to, żeby dojrzeć do gry w Ekstralidze, ale pod względem organizacyjnym ja myślę, że nie mamy się czego wstydzić i patrząc nawet po followersach na przykład na Twitterze, my mamy najwięcej spośród wszystkich zespołów kobiecej piłki i nawet zespołów Ekstraligi, także myślę, że marka Lecha Poznań robi robotę i pod tym kątem, to myślę, że te zespoły z Ekstraligi nam mogą tego zazdrościć. Także my krok po kroku chcemy się rozwijać, naprawdę jest grono ludzi, którzy chcą ten projekt rozwijać, po sztab, po ludzi związanych z Lechem Poznań, po ludzi działających właśnie w social mediach w Lechu Poznań, bo oni są za to odpowiedzialni, po Kurier Akademicki, bo nie wszystkie zespoły nawet robią transmisje z swoich meczów, a my mamy z każdego meczu transmisję i to mówię o poziomie pierwszej czy drugiej, czy Ekstraligi nawet, tak, bo nie zawsze te mecze możemy obejrzeć najwyższej klasy rozgrywkowej, także ja myślę, że te zespoły nawet mogą czerpać od nas. A chciałem teraz przejść do już tak stricte twojej pracy jako trener, tej trenerskiej. I chciałem ciebie zapytać, co najbardziej lubisz w tej pracy, a co jest dla ciebie takim największym wyzwaniem, z którym musisz się w niej mierzyć? To, co ja najbardziej lubię, to chyba patrzeć, jak zespół się rozwija. Jak widzę, że to, co staramy się dziewczynom przedstawić, to, co staramy się je nauczyć czy doskonalić, to wychodzi, że one jakby nam ufają. Że widać ten progres z treningu na trening, z meczu na mecz, że one przychodzą z przyjemnością na te treningi, że się cieszą po prostu swoją obecnością i mi to sprawia dużo radości przygotowywanie tych zajęć, przebywanie z nimi, bo to jest naprawdę fajna grupa młodych, ambitnych osób i to sprawia, że jakby pracuje mi się z tym zespołem przyjemnie. Co jest dla mnie trudne? Myślę, że te aspekty przede wszystkim mentalne, gdzie chociażby właśnie mecz, który rozegrałyśmy teraz z Medykiem Konin, gdzie totalnie nam nie szło i już od początku, od pierwszych minut i jakby reagowanie na te trudne rzeczy, wspieranie tych dziewczyn, bo każda... Tak, grupa jest szeroka, prawda? Dokładnie i każda ma inne problemy, każda... Inaczej trzeba podejść też do każdej zawodniczki. Tak, i właśnie to jest myślę takie kluczowe, bo w męskiej piłce niekoniecznie może się zwraca uwagę na ten mental, tak? Bo chłopców więcej rywalizuje i oni na tą piłkę są wpatrzeni. Myślę, że z dziewczynami jest troszeczkę inaczej.
I myślę, że to jest taki najtrudniejszy aspekt, żeby zawsze dobrze trafić do tej zawodniczki, bo jedna będzie okej reagowała powiedzmy na jakiś doping, krzyk i tak dalej, druga woli porozmawiać. Trzecią lepiej na przykład zostawić i naprawdę one są zupełnie inne i to trzeba wyczuć. I jakby w tej kwestii uważam, że jest bardzo duże pole do mojego rozwoju, co będzie wpływało po prostu na zespół. Często słuchając byłych piłkarzy, którzy teraz pracują jako trenerzy, można usłyszeć z ich ust, że jednak ta praca trenerska w porównaniu z tą pracą piłkarską jest dużo trudniejsza. Masz oczywiście też ogromne doświadczenie jako piłkarka, zwłaszcza futsalistka. I jakbyś to porównała, tą przygodę na boisku z tą przygodą trenerską? Czy byś się też podpisała pod tymi opiniami, że jednak dużo trudniejsza jest ta robota już trenerska? No myślę, że tak, bo jednak jestem po drugiej stronie i wiem, ile jakby czasu zajmuje przygotowanie czy całego mikrocyklu, makrocyklu, przygotowań zespołu i poświęcenie temu czasu, żeby pomyśleć kto, gdzie, jak, z kim zagrać mecz, kto na jakiej pozycji, kto ile grał, żeby jakby też tych dziewczyn w jakiś i nagradzać i je nie krzywdzić i jakby zajmuje to sporo czasu, bo jednak jak byłam zawodniczką, to ktoś to dla mnie przygotowywał. Ja po prostu musiałam przyjść na trening, zasuwać, wykonywać polecenia trenera, i jakby spełniać potem te założenia w meczu i myślę, że to było zupełnie coś innego, ale troszkę lat już gram w tą piłkę i grałam też na trawie, najdłużej w Polonii Poznań i miałam różnych trenerów i też od każdego z nich starałam się coś zaczerpnąć do, myślę, swojej późniejszej pracy. I ja tak patrząc przede wszystkim pod kątem tego, jak mi było trudno, że miałam jednego trenera, nie miałam nawet fizjo, nie zawsze był trener bramkarek, nie zawsze był kierownik i jakby bywało różnie, że była jedna osoba od wszystkiego. Tak jakby teraz zespół Lecha Poznań ma 7 osób w sztabie, 8, gdzie myślę, że to już można podchodzić... Profesjonalne warunki, dokładnie, spokojnie. Miałam okazję być na stażu w kobiecej kadrze U19, u trenerki Katarzyny Barlewicz i tam też jest 8 osób w sztabie. Więc można powiedzieć, że porównywalnie do reprezentacji mamy tyle osób i jakby te dziewczyny mają jakby stworzone takie warunki do tego, żeby się świetnie rozwijać, bo mają wszystko, mają opiekę lekarzy, fizjoterapeutów, opiekę medialną można powiedzieć, tak, bo jest o nich głośno i wcześniej o nas tak nie mówiono, na przykład ja stronę prowadziłam, teraz się tym nie muszę zajmować, więc jakby myślę, że one też mają fajne stworzone warunki do tego, żeby się po prostu jak najlepiej rozwijać. A jak je obserwujesz, to w twoim odczuciu troszeczkę zmieniła się mentalność tych młodych osób, które wchodzą do świata sportu w porównaniu na przykład z momentem, kiedy ty wchodziłaś, zaczynałaś się tym interesować? Myślę, że jest różnie, że są zawodniczki świadome, bardzo świadome i są zawodniczki, które są po prostu mniej świadome, tak to ujmę. I to jest różnie, bo są po prostu takie skoncentrowane na tym, że chcą grać w piłkę, będą się w tym kierunku rozwijać, a są takie, które traktują to po prostu jako zabawę i widzę nawet po moich zawodniczkach, które podchodzą bardzo poważnie do tematu regeneracji, chociażby, że pójdą czy na basen, czy się zrolują, czy pójdą na jakąś krokomorę, że jakby są bardzo świadome tego, żeby o siebie dbać i że jednak ta piłka jest dla nich ważna i nie chcą tego lekceważyć, a są takie, które po prostu to traktują w inny sposób i jakby naszą rolą, patrząc w kontekście też Akademii OM-u, gdzie mamy małe dziewczynki, naszą rolą trenerów jest po prostu już edukacja tych zawodniczek, żeby im pokazywać, bo nawet jak jedna będzie grała druga na wyższym poziomie, to żeby ta reszta miała świadomość tego, że trzeba o tą aktywność dbać i to im się przyda w życiu dalszym po prostu, jak będą starsze, a może któraś z nich zostanie przy piłce, ale w innej roli, nie zawodniczki, ale może któraś z nich będzie trenerką, któraś z nich będzie fizjoterapeutką, może któraś z nich będzie fajną kierowniczką, czy lekarzem, czy kimkolwiek innym, czy może tak jak wy, osobą odpowiedzialną za media, więc ja trzymam kciuki, żeby gdzieś tam w tym sporcie zostały i żeby im to przede wszystkim przekazywać. Zrobimy sobie teraz taki mały powrót do przeszłości, do twojego dzieciństwa. Chciałem zapytać, jak w ogóle mała Ala Zając zakochała się w piłce nożnej i jak to się zaczęło? Kurczę, ja tu chyba nie miałam w ogóle wyjścia, żeby się nie zakochać w piłce nożnej. No ja pochodzę z Trzcianki, mojej miejscowości, jakby naprzeciwko mojego domu. To ja pochodzę z bardzo bliskiej miejscowości, bo z Czarnkowa. O nie, no proszę bardzo, to świat mały. Ten sam powiat. Tak, dokładnie. I jakby ja miałam boisko naprzeciwko domu, dosłownie. Przechodziłam przez ulicę i miałam boisko. A że na mojej, że tak powiem, ulicy, bo to była ulica, gdzie było pełno domków jednorodzinnych, to byli sami chłopcy praktycznie i ja miałam okazję z nimi sobie grać, rywalizować i my się tam spotykaliśmy codziennie na boisku po szkole czy w okresie wakacji, tylko mama wołała na kolację, więc z nimi spędzałam dużo czasu i jakby ja po gimnazjum, bo kończyłam akurat gimnazjum, chciałam bardzo właśnie wyjechać do klubu grać w piłkę.
Wtedy jeszcze był to Stylon Gorzów Wielkopolski. Chciałam iść w tamten rejon, ale rodzice powiedzieli, gdzie, ale ty będziesz szła do tej bursy, nie, zostań tutaj, że przyjdzie czas, masz skończyć szkołę i tak dalej. No i ta piłka poszła na bok, wtedy przyszła koszykówka w czasach licealnych, w ogóle gdzieś ta piłka uciekła. No i studia. I pojawiła się postać Wojtka Weissa, która mnie gdzieś tam wyhaczyła na jakimś turnieju akademickim, bo wtedy grałam w barwach AWF-u. I tak ta piłka zakręciła takie koło, można powiedzieć. I zaczęła się ta profesjonalna już przygoda z tym sportem. To prawda. Właśnie zaczęło się od rozgrywek trawiastych, potem ekstraligowego zespołu w futsalu UM-u Poznań. O trenerce nie myślałam kompletnie, zaczynając studia, bo robiłam instruktora z koszykówki, więc w ogóle ta piłka nożna po prostu pojawiła. No tak wróciła jak taki bumerang trochę. I dopiero na studiach magisterskich mi się urodziło, a może w tym kierunku jednak pójdę. No i tak ta przygoda od 2014 roku w roli trenera trwa do dziś. A kiedy Lech Poznań zadzwonił właśnie z tą propozycją trenerską, to jakie były twoje odczucia? Czy byłaś zdecydowana od razu, czy może były pewnego rodzaju wahania, czy może jest to właściwy kierunek, czy może jednak coś innego, bo wiadomo, to jest klub duży, w którym też ludzie, którzy sami odbiorcy tego klubu też dużo wymagają, wiadomo, że ta presja jest też gigantyczna. I pewnie będzie rosła im będziecie na wyższych poziomach rozgrywkowych. Tak, już to odczuwamy. Ze mną było tak, że ja w 2014 roku, ja właśnie zaczęłam tą przygodę trenerską, to trafiłam właśnie do Lech Poznań Football Academy, takiego projektu dla dzieciaków do 12 roku życia. I zaczynałam treningi z chłopcami, potem pojawił się zespół dziewczęcy. I tak z roku na rok już te dziewczyny miały tyle lat, że powinny grać w rozgrywkach seniorskich i jakby nie widziano tam dla nas miejsca. Jakby ja nie chciałam też tych dziewczyn, w sensie w jaki sposób może oddawać, czy kończyć z nimi przygody i po prostu ucinać tą drogę, tą ścieżkę, którą sobie wypracowałyśmy razem. No i pojawił się wtedy pomysł właśnie UM-u, gdzie my całą tą sekcją, można powiedzieć kobiecą z Lech Poznań Football Academy przeszliśmy do UM-u i postać Tomka Mędrego, która, że tak powiem, wierciła mi dziurę w brzuchu z Lechem Poznań, gdzie Tomek jeździł na obóz za nami, dzwonił, wydzwaniał, spotykał się ze mną, przekonując do tego, że projekt sekcji kobiecej w Lechu Poznań to jest zupełnie co innego, kto inny będzie za to odpowiedzialny, że ci ludzie chcą budować jakby zespół kobiecy przy Lechu Poznań. Ja mu po prostu zaufałam. Mówię, Tomek, okej, wchodzę w to. Chcę tworzyć z tobą ten projekt z Mają Rytkowską, z tym zarządem, z klubem Lecha Poznań. I tak to trwa do dzisiaj. A z których rzeczy, które osiągnęłaś dotychczas w piłce, jesteś najbardziej dumna? Bo wiadomo, że z jednej strony to jest Lech, ale z drugiej strony też w futsalu miałyście ogromne osiągnięcia, dominowałyście w pewnym momencie w rozgrywkach ogólnopolskich, grałyście w najważniejszych meczach, więc trochę tych rzeczy się zebrało. Prawda, no myślę, że rok 2016 zapamiętam bardzo w kontekście futsalu i jakby takie osiągnięcia jako zawodniczka, bo my wtedy zdobyłyśmy Mistrzostwo Polski. Ja z drużyną AWF-u Poznań zdobyłam wicemistrzostwo Polski akademickie. Zdobyłyśmy Mistrzostwo Polski w beach soccerze. Także myślę, że to był taki, jak to się mówi, złoty czas UM-u, bo zespół akademicki jeszcze UM-u zdobył złoto, także dziewczyny zdobyły niektóre 3 złote medale. Poprzedni rok, bo zdobyłyśmy Mistrzostwo Polski oraz także akademickie Mistrzostwo Polski. A trenersko to myślę, że powołanie Maji Kuleczki do reprezentacji Polski i jakby jej mecz w barwach narodowych, taki o punkty eliminacyjny. Byłyśmy z dziewczynami, nawet z drużyny na meczu Mai w Bydgoszczy. Maja strzeliła nawet bramkę, więc jakby duże emocje, nawet łzy wzruszenia się pojawiły. No bo to Maja była moją zawodniczką od samego początku, od roku 2016, więc to było niesamowite uczucie dla mnie. Widzisz Maję w tych największych klubach? Na tym poziomie, na którym jest choćby Ewa Pajor, czy inne nasze czołowe piłkarki? Maja jest bardzo ambitną i zdeterminowaną zawodniczką i myślę, że do tego będzie dążyła. Jesteś pierwszą zawodniczką, która podpisała kontrakt z Lechem Poznań. Chciałabym i tego jej życzę, żeby udało jej się wyjechać za granicę, żeby spróbowała tego. I myślę, że przyjdzie taki moment, jak Maja skończy szkołę, bo jest w klasie maturalnej, że uda się może wysłać ją na testy, żeby zobaczyła, jak to jest na zachodzie, jak to funkcjonuje inaczej. Chociaż też myślę, że może to być dla niej trudne, bo Maja jest bardzo związana z Lechem Poznań, to z krwi i kości Lechitka. I to może być dla niej bardzo ciężkie, ale kibicuję jej i wierzę, że zobaczymy ją na arenie międzynarodowej. A
a jaka jest ta szatnia piłkarska kobieca? Bo często słyszymy różne historie, anegdoty płynące od piłkarzy. Wiadomo, że wasz sport jest w tym momencie na tym etapie dużo bardziej rozwojowym, więc też trochę poznajemy go. Gdybyś miała wskazać taką najciekawszą anegdotę z szatni albo najciekawszą w ogóle personę, osobowość, którą spotkałaś, to kto by to był lub co by to było? No myślę, że w szatni łajemu to takimi postaciami są Dominika Dewicka, bramkarka. Bardzo energiczna postać, chociaż mała wzrostem, to naprawdę wielka duchem i Dominika jest takim naszym pozytywnym świrem szatniowym i no wchodzi, potrafi wejść, zrobić taką rozróbę, że no nikt tego nie zrobi i myślę, że Sandra Lichtenstein, przysłowiowa nasza Cindy, to też postać nietuzinkowa. Może nie będę opowiadać anegdot z jej udziałem, bo to niech zostanie dla nas, ale postać no nietuzinkowa i to są dwie osoby, które sprawiają, że tej szatni jest po prostu kolorową, tak to mówimy. Mhm. Dzisiaj na szczęście chciałem trochę z takich szerszych tematów w ogóle o piłce kobiecej przejść. Na szczęście w tych czasach postrzeganie piłki kobiecej się trochę zmienia, ale czy w czasie mojego dzieciństwa, czy twojego dzieciństwa jednak no o ile dziewczyna, która grała w siatkówkę czy uprawiała lekką atletykę, tenisa i tak dalej, raczej nie było to postrzegane w jakikolwiek sposób kontrowersyjnie, no to jednak piłka nożna była tym sportem, w który grali głównie faceci. Nawet sobie przypomniałem dzisiaj akurat, jak mieliśmy jakiś turniej szkolny, to chyba nawet był taki wymóg, że drużyna jest męska, ale ma być jedna dziewczyna. W sensie, wiesz, takie było trochę w pewnym sensie, no podkreślające, że ta dziewczyna musi być osobna, a nie na przykład, że może być to drużyna mieszana 50-50. Czy też spotykałaś się z taką stereotypizacją, czy miałaś to szczęście i trochę tego uniknęłaś? Znaczy, myślę, że grając na przykład na tym moim osiedlu z chłopakami nie spotkałam się z tym, że nie wiem, z jakąś dyskryminacją czy czymkolwiek, bo jakby broniłam się, myślę, umiejętnościami i oni wiedzieli, nie byłam wybierana jako ostatnia, powiedzmy, do zespołu, więc myślę, że tym się po prostu broniłam i jakby nie dałam im szans do tego, żeby mogli coś mówić. Ale jakby w Czciance wtedy, gdzie ja byłam w gimnazjum, to pan Ryszard Flitta był moim WF-istą i my miałyśmy grupę dziewczyn, które chciały grać w piłkę i nawet zdarzyło się, że pojechałyśmy na kilka turniejów kobiecych już, dziewczęcych i to było dla mnie szokiem, że w sumie tych dziewczyn jest więcej. No bo w tym naszym rejonie, powiedzmy, w tym naszym powiecie, no tego tak jakby się nie odczuwało i dopiero może w tych miastach, jak właśnie Konin, Gorzów wtedy, te zespoły kobiece były bardzo silnie rozwinięte i dla mnie to było takie, o kurde, to jednak są dziewczyny, tak, które grają w piłkę i bardziej to było szokiem, że jednak jest ich więcej i że takie turnieje są organizowane w ogóle dla dziewczyn i wtedy może też tak nie było dużo informacji w mediach, tak, jakby pamiętam, ja miałam Nokia 30 czy 10, tak, to grałam Snake'a, nie szukałam informacji. Nie szukałam żadnych informacji w internecie, tak, no bo jakby się tego nie wiedziało i tylko jak WF-ista właśnie przekazał, że coś jest i mnie wysłał, pamiętam, kiedyś na turniej z zespołem z Kaczor koło Piły, to ja też zobaczyłam, o kurczę, tu więcej, faktycznie w Kaliszu byłam z nimi na turnieju, że tych zespołów jest więcej i było, no mało się o tym po prostu mówiło i myślę, że tak naprawdę sukces Polek reprezentacji młodzieżowej U17 w 2013 roku, tak zwanych Złotek, które to były Mistrzostwa Europy, no to ogromny sukces, sprawił, że ta kobieca piłka nabrała troszeczkę rozpędu, myślę, przede wszystkim ta młodzieżowa, że właśnie tych dziewczynek w wieku szkoły podstawowej, czy gimnazjum, czy liceum zaczęły się po prostu pojawiać, tak, i zaczęły się tworzyć kluby nowe i tak dalej. I teraz myślę, że działanie mediów sprawia, że po prostu jest o tym głośniej, więcej, turnieje Tymbarka, różne mistrzostwa, tak, młodzieżowe w futsalu, mamy ekstraligę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą ligę, nawet piątą, gdzieś tam w niektórych województwach, że tych możliwości po prostu dla dziewczyn jest więcej. I też myślę, duża rola WF-istów, żeby już na tym etapie szkolnym, kiedy jest na przykład siatkówka, żeby nie było tak, że tutaj jest drużyna męska, żeńska, a piłka nożna to tylko na przykład ta męska, tylko też faktycznie organizować i zajęcia, i później turnieje. Dokładnie. I dla dziewczyny, i dla chłopców. Zgadzam się i myślę, że właśnie jakby w tych szkołach to musi mieć największy wydźwięk, bo nawet teraz będąc gdzieś tam przy Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, no to rusza taki projekt Dziewczyny na Medal, żeby właśnie w tych szkołach podstawowych rozruszać troszeczkę tą piłkę nożną i już tym dziewczynkom w tych klasach najmłodszych pokazywać. Bo do klubu trafiają dziewczynki, które usłyszały pocztą pantoflową, a koleżanka pociągnie koleżankę.
i że jeszcze to nie ma takiego dużego wydźwięku, jak sobie porównamy z Francją czy Niemkami, tak? Bo to jest przepaść nadal. Uważam, że one idą do przodu, my też idziemy, ale troszeczkę wolniej niż te kraje zachodnie. Ale tak jak mówisz, myślę, że w szkole po prostu warto pokazywać, że ta piłka nożna jest po prostu dla wszystkich. Mm-hmm. A w czym na boisku najbardziej różnią się dziewczyny od facetów? Bo wiadomo, że jest dużo cech wspólnych, wola walki, ambicja, też przygotowanie fizyczne i tu musi być profesjonalne. Jeżeli takie różnice w ogóle są, chyba że widzisz to, że faktycznie jednak jest to wszystko bardzo do siebie podobne. Znaczy uważam, że jest podobne, bo no, technicznie czy taktycznie dziewczyny ogarniają tak samo jak mężczyźni, ale no, różnica jest na pewno fizyczna, tak? Oni są silniejsi, są szybsi i tego nie jesteśmy w stanie. Są bardziej czy mniej nerwowe? Myślę, że różnie, ale są na pewno bardziej ambitne. Kobiety są na pewno bardziej ambitne, jak one mają jakiś założony cel, to po trupach do celu i to wiem na swoim przykładzie, na przykładzie drużyny, w której ja grałam, jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, na przykładzie zespołu, który prowadzę, które też miałam okazję młodszych dziewczyn prowadzić, że jak się nie uda, to one wstaną i dla nich ta porażka jest po prostu kolejną lekcją i jakby kobiety się po prostu nie poddają i tak łatwo i myślę, że wielu trenerów to podkreśli, że właśnie ta ambicja i ten upór to jest coś, co charakteryzuje dziewczyny grające w piłkę. Tym bardziej, jak już sobie troszeczkę rozmawialiśmy, mówimy tutaj o sporcie, gdzie faktycznie jesteście na takim etapie progresującym, gdzie faktycznie trzeba tą swoją wartość pewnie udowadniać każdego dnia, każdego tygodnia. Tak, zgadzam się z tobą w 100%. I też myślę, futbol kobiecy w moim odczuciu, żeby też nie powiedzieć, że męski nie odgrywa żadnej roli, ale pewnie dziewczyny grające w piłkę, mam takie wrażenie, że dużo bardziej angażują się w sprawy społeczne, w sprawy światopoglądowe. Mamy chociaż przykład z tej ścisłej czołówki postaci Megan Rapinoe, o której też no choćby mój kolega pisał pracę dyplomową, więc tutaj mamy też takie wyraziste postaci. No jakby się od tego odniosło, bo faktycznie dziewczyny, które grają w piłkę, też pokazują, że sportowiec niekoniecznie musi być tylko na tym boisku, ale też może faktycznie odgrywać dosyć dużą rolę w społeczeństwie, może w jakiś sposób pokazywać ludziom ważne tematy, ważne kwestie. No tak, myślę, że no, patrząc na Megan Rapinoe, no, jej wydźwięk jest ogromny na skalę światową i tak jest to bardzo znana postać i jakby no, była też osobą, która się nie boi mówić o pewnych rzeczach, myślę, że trudnych. I pokazuje, że ona jest z każdym, tak, i jej zdanie jest ważne i myślę, że ma to po prostu inny wydźwięk i jakby no mają szerszą skalę takie postaci. Jeśli mogą mówić, to fajnie, że mówią, bo myślę, że mają wielu fanów, wielu kibiców, wielu ludzi, którzy po prostu dopingują czy kibicują takim osobom i dzięki temu no mogą w jakiś sposób czy pomóc, czy może coś pokazać. Więc myślę, że warto, żeby się w jakieś takie inicjatywy angażować po prostu. A gdzie widzisz, Ala Pik, popularności futbolu kobiecego? Czy są szanse w twoim odczuciu, żeby to była dyscyplina sportu w wydaniu kobiecym tak popularna jak tenis, jak siatkówka? Bo też zerkając szerzej na piłkę nożną, nie tylko kobiecą, ale też męską, dużo się mówi o tym, że ogólnie ta dyscyplina sportu ostatnio troszeczkę traci, zwłaszcza wśród młodszych widzów, na popularności, gdzie problemem jest choćby utrzymywanie koncentracji nad meczem przez 90 minut, jednak no wiadomo, że jest coraz więcej tych rozpraszaczy, telefonów i zwłaszcza młodzi ludzie, którzy już funkcjonują w tym świecie od dziecka, od początku praktycznie mają problem z tym, żeby na przykład obejrzeć 90 minut meczu. Znaczy ja myślę, że bardziej ten sport będzie zyskiwał w kontekście oglądania meczów na żywo niż w telewizji, bo tak jak mówisz, tych rozpraszaczy jest dużo, a jednak jak ktoś pójdzie na mecz i nawet chodząc na mecze Lecha Poznań widzę dużo dzieciaków i to jest fajne, że rodzice zabierają te dzieci na stadion i one już dopingują i żyją jakby tym, co się dzieje na meczu, to myślę, że w ten sposób ten sport będzie się bardziej jakby rozwijał, a w kontekście kobiecej piłki nożnej, no myślę, że on pędzi, może nie odczuwamy tego my tutaj w Polsce, ale myślę, że on pędzi w Stanach Zjednoczonych, czy chociażby mecz Barcelony w Lidze Mistrzyń, na stadionie było ponad 90 tysięcy ludzi. Cały stadion Camp Nou zapełniony ludźmi oglądający mecz kobiecej piłki. Dla mnie to jest szok. Myślę, że Mistrzostwa Europy w Anglii też pokazały, że ludzie są zainteresowani kobiecą piłką, bo finały oglądało też bardzo dużo ludzi na Wembley i
Sama myślę, żeby czyżby się nie wybrać na mecz Anglia-Brazylia 6 kwietnia właśnie zespołu kobiecych w Londynie na Wembley, bo chciałabym po prostu poczuć tą atmosferę tego meczu kobiecego, bo miałam być okazję na reprezentacji polskiej u nas, ale to było 10 008, to jest garstka. A na Wembley już byłaś? Nie byłam. Jeszcze nie byłaś. Więc więc myślę, że super sprawa jakby połączyć te dwie rzeczy i Londyn, nie byłam w Londynie, i Wembley, i mecz drużyny kobiecej, notabene mistrzyń Europy, Angielek, tak, które zagrały świetny turniej, więc... Myślę, że to się rozwija na zachodzie. No, mówi się głośno o tym, że może uda nam się organizować Euro w 2025 roku, że będzie ono w Polsce kobiece, i myślę, że to by była najlepsza możliwość do tego, żeby rozwinąć tą dyscyplinę u nas pod względem właśnie marketingowym, pod względem medialnym, żeby o tym więcej mówiono, żeby to rozpropagować, że te największe gwiazdy kobiecej piłki z Europy przyjadą po prostu do Polski i będą na wyciągnięcie ręki dla tych młodych piłkarek, które kojarzą te dziewczyny, tak? I będą mogły czy zrobić sobie zdjęcie, czy być na meczu. Więc myślę, że to może być świetna sprawa w kontekście rozwoju kobiecej piłki w Polsce. Bardzo dużo, praktycznie wyłącznie rozmawiamy tutaj o piłce, ale chciałem ciebie spytać, czym poza piłką się interesujesz, co zajmuje twój czas w tych momentach pozapiłkarskich? Na pewno książki. Lubię czytać kryminały, coś innego, albo właśnie książki dotyczące gdzieś tam rozwoju osobistego, bo myślę, że cały czas możemy się rozwijać. Bardzo lubię spędzać czas ze znajomymi, z bliskimi, z rodziną. Jak tylko go mam, to staram się ten czas poświęcać bliskim. No i podróże. Bardzo kocham podróże. Myślę, że troszeczkę pandemia to zastopowała i dopiero wracamy do tego czasu, żeby podróżować, ale gdzieś tam staram się zwiedzać ten świat, bo myślę, że jest piękny i jest wiele miejsc nieodkrytych i w Polsce, i bo też takie miejsca są, ale i na świecie, więc to myślę, że są takie trzy rzeczy, które pozwalają mi ten jakby odsuwać się od piłki. A z książek, bo mamy tutaj taki kącik kulturowy też z naszymi rozmówcami, co byś poleciła, co ostatnio ciekawego czytałaś? No ja jestem na etapie chyłki, którejś tam już części, więc te kryminały, czytam fajną biografię Andrea Gassiego. Słyszałem, że jest bardzo dobra, nie miałem jeszcze okazji czytać, Polecam, ale myślę, że taka świetna. Szczera do bólu, mówi o wszystkim, jakby nie uchyla niczego i jest taki autentyczny w tym, co mówi. Także tą biografię przeczytałam, więc te książki jakby ostatnio mi przychodzą na myśl. No i Lider w szatni, to też taka w kontekście, myślę, mojego rozwoju jako kapitana zespołu UM-u, czy w kontekście tego, jak tych liderów wyszukiwać w szatni, której ja jestem trenerem, a kto może mieć jaki wpływ na zespół. Dobra, to ostatnie pytanie. Największe marzenie. Może być i sportowe, ale może też niekoniecznie sportowe. Życiowe też. O matko. Sportowe, no myślę, że chciałabym powiedzieć, że się spełniło, bo myślę, że wychowanie kadrowiczki to była fajna sprawa, ale... Jeszcze możesz ją poprowadzić w reprezentacji. O, no to by było piękne, no... Czy chciałabym się po prostu rozwijać, żeby zawsze iść do przodu i żeby te zawodniczki się rozwijały. Myślę, że ta Ekstraliga w Lechu Poznań to będzie coś wielkiego. I myślę, że granie tych meczów już na stadionie przy Bułgarskiej, czy może jakieś boisko dedykowane dziewczynom tutaj w Poznaniu, to by było coś wielkiego. Więc myślę, że to by było super, a w kontekście mojego marzenia to, żeby być zdrowym. Myślę, że teraz jest to takie trudne, ale jak jest się zdrowym, to można wszystko realizować i to jest dla mnie najważniejsze, bo wiele się słyszy o różnych osobach wokół, że ktoś ma ciężej, ktoś ma trudno, ktoś nagle zachoruje, więc jak jestem zdrowia, mogę działać, a jestem bardzo aktywną, bardzo ambitną osobą i nie lubię stać w miejscu, więc przez to, że gdzieś tam dobrze się czuję, to po prostu mogę się realizować jako trener, zawodnik, prywatnie, także to dla mnie najważniejsze. A jednak jeszcze pociągnę, a na przykład trenersko myślałaś o pracy za granicą? Miałam taką myśl, bo w zeszłym roku pojawił się u nas na treningach przez Tomka Lizaka, Szymona, przepraszam, Lizaka, sędziego, Amerykanin, Ed, który był trenerem, chciał poobserwować trochę, jak trenujemy, i zapraszał mnie cały czas do Stanów. Mam też Ale Busze, koleżankę, która z nami grała w piłkę w Kanadzie, i trochę mnie kusi, jakby może, żeby nie wyjechać. Nie mówię, że na cały czas, ale żeby spróbować czegoś innego, bo tam jednak Stany, a Kanada to jest ogromna przepaść w kontekście infrastruktury, organizacji, takich rzeczy, dostępności do wszystkiego, i chciałabym po prostu może pojechać na staż, jakiś dłuższy, pobyć tam nawet miesiąc, dwa, trzy, żeby się czegoś nauczyć, zobaczyć i poczuć, czy może czegoś się nie zmienić, więc
coś tam z tyłu głowy świta, kiedy świtała mi reprezentacja, żeby dążyć do tego celu. Jednak wiem, że jakbym musiała być trenerem kadry, to musiałabym odpuścić Lecha Poznań, a na razie nie chcę go odpuszczać, bo czuję, że to jest moja drużyna, w jakiś sposób mój projekt, który gdzieś tam z Tomkiem realizujemy i myślę, że jak przyjdzie taki moment, że dobra, jednak już może jakby jest mój czas, że powinien pojawić się ktoś inny, to będę może myślała o czymś innym, ale na razie mi jest dobrze jak jest. I tą myślą kończymy naszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo, Ala, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Waszym i moim gościem była trenerka sekcji kobiecej Lech Poznań UAM, Alicja Zając. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.